Proszę Państwa, pozwolę sobie zapowiedzieć dzisiejszy wykład i przedstawić gościa, chociaż sądzę, że dla wielu z Państwa postać Pana Profesora jest znana, bo Pan Profesor jest po raz drugi u nas i to w ciągu jednego roku kalendarzowego dwukrotnie gości. Jest to niewątpliwie wyraz dużego uznania dla Pana Profesora i zainteresowania tymi zagadnieniami, którymi Pan Profesor się zajmuje. Ja zacznę może tak, proszę Państwa, kilka zdań powiem o uczelni. Zawsze myślę, że to będzie interesujące dla tych, którzy są pierwszy raz. Wyższa Szkoła Gospodarki to jest nowy budynek, budynek K, budynek Wydziału Społeczno-Ekonomicznego. Poprzedni wykład był w budynku L, to jest tak zwana akademicka przestrzeń kulturalna. Uczelnia w tym roku obchodzi dziesięciolecie i Pana wykład profesora wpisuje się w to dziesięciolecie. Tak traktujemy jako właśnie wykład wpisany w obchody dziesięciolecia. Ten wykład zorganizowany jest wspólnie z Akcją Katolicką Diecezji Bydgoskiej, Stowarzyszeniem Katolickim Civitas Christiana i Stowarzyszeniem 3 Maja. Wspólnie robimy właśnie organizujemy takie wykłady. Pana profesora wykład też jest wspólnie zorganizowany. No cóż więcej powiedzieć. Oby ta współpraca tak przebiegała dobrze, jak przebiega. Dziękuję osobom, które reprezentują, są przewodniczącymi poszczególnych stowarzyszeń i zawsze tutaj z nami są obecne. Jeżeli chodzi o Pana profesora, to powiem tak. Pan profesor rzeczywiście reprezentuje dość rzadką dyscyplinę, a przynajmniej może rzadką w takim znaczeniu, że na uczelniach niepublicznych nie jest reprezentowana. Mianowicie jest teologiem, profesorem, doktorem habilitowanym teologii, specjalności teologii biblijnej. Jest profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ale cała droga naukowa była związana z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego, a wcześniej jeszcze ATK, czyli Akademią Teologii Katolickiej. Pan profesor zajmuje się zagadnieniami między innymi Biblia a problemy państwa, Biblia a współczesne życie społeczno-polityczne, między innymi problemy gospodarcze. Jest pierwszym w Polsce doktorem habilitowanym w zakresie teologii świeckim, doktorem habilitowanym. Ponieważ ja jestem absolwentem KUL-u, to wiem, jak trudno w ogóle, jest tam 30 lat temu, bo nie do pomyślenia, że świecka osoba może w ogóle zdobyć w zakresie teologii stopień naukowy doktora habilitowanego, która to teologia była kiedyś uznawana w Uniwersytecie Średniowiecznym za wiedzę najwyższą, do której tylko nieliczni mogli dojść. Więc tym większy szacunek dla Pana Profesora jako tak temu pierwszemu, który przetarł szlaki, bo już wiemy, że wielu innych poszło w ślady Pana Profesora i zdobyło stopnie naukowe. Pan profesor jest oczywiście autorem wielu publikacji, haseł do Encyklopedii Powszechnej. Dzisiejszy temat wykładu jest wpływ etyki na gospodarkę. Myślę, że tutaj też znajdą wyraz Pana profesora poglądy czy przekonania polityczne, bo jest też członkiem Unii Polityki Realnej. Chyba można to powiedzieć, Panie profesorze, tak? I otóż, tak? I jest zwolennikiem gospodarki liberalnej, ale tak jak rozumieli to klasycy liberalizmu, czyli powiedzmy Smith. Współpracuje z tego powodu też z Centrum Adama Smitha. Dzisiejszy temat, proszę Państwa, wykładu jest bardzo interesujący, wpływ etyki na gospodarkę. Tak jak mi tu moja asystentka podpowiadała, no, wiemy jaki jest wpływ, mniej więcej wiemy jaki jest wpływ gospodarki na etykę, ale może mniej wiemy, jaki jest wpływ etyki na gospodarkę. Ale ja chcę powiedzieć Panie Profesorze, nie tak dawno tutaj w murach uczelni była dyskusja, ja zresztą jestem zwolennikiem tego, że nie wszystko, co nie jest zakazane, przynajmniej poprzez prawo stanowione, jest absolutnie dozwolone. Bo niektórzy tak myślą, że w zakresie biznesu można robić wszystko, jeżeli prawo powiedzmy stanowione tak dozwala, a przynajmniej nie zakazuje, a zatem wystarczy zrobić tak, jak
szef Banku Federalnego Stanów Zjednoczonych, który powiedział, tylko pomyliłem się, prawda? No jest jednak odpowiedzialność moralna i niewątpliwie moralność, normy moralne regulują zachowania także gospodarcze, a nie tylko prawo stanowione. Zatem temat bardzo interesujący i sądzę, że tutaj będzie wiele pytań, do których Państwa zachęcam, więc widzę dzisiejsze spotkanie w taki sposób, że najpierw Pan Profesor wygłosi wykład, a później zachęcam Państwa do zadawania pytań. Sam na pewno kilka zadam, więc nie wiem, do której godziny, Panie Profesorze, możemy spotkanie. 6:28. Czyli do 6:20, tak? 6:05, nie zbierać do szafy. Dobrze. Nie, a w takim razie nie jest źle, mamy rzeczywiście sporo czasu w odpowiednim momencie na przerwę spotkanie, jeżeli dojdziemy do godziny, powiedzmy, 6:00. Tak, panie profesorze? Dobrze. Dziękuję bardzo, oddaję głos. Proszę Państwa, no czy będzie interesujące, to Państwo sami osądzą, będę się starał. Nie jestem aż takim smutasem jak ten Asisz, który tam jest rozwieszany na uczelni. Nie wiem, czy tam młodzież studencka się nie zniechęciła, widząc kogoś takiego z smętną miną i w dużych okularach. Nie wiem, coś tam trzeba było, jakiś tam inny chwyt reklamowy, ale jeszcze jakiś może zastosować. Proszę Państwa, dwa rodzaje ludzi zajmuje się etyką gospodarczą, to znaczy, ale jedni to są specjaliści od gospodarki, którzy z tym samym ze względu na specjalizację i wiedzę dzisiaj niezbyt się zrozumieją na tym, czym jest moralność. A drugi rodzaj to są ci od moralności, którzy filozofię moralną czy teologię znają dobrze, ale niekoniecznie znają się na gospodarce. No ja od razu uprzedzam, że jestem z tego drugiego rodzaju, ale myślę, że jest to w jakiś sposób usprawiedliwione. Znaczy, moja sytuacja jest może lepsza niż sytuacja odwrotna. Ekonomisty nie znającego się na etyce. Dlatego, że pytanie to jest zasadniczo dziedzinie etyki. Jaki wpływ wybiera, czy powinna wybierać etyka na gospodarkę. Tu przede wszystkim jasne postawienie, rozpoznanie zasad moralnych jest potrzebne. Po drugie, tak się szczęśliwie złożyło, że w życiu moim, acz nieformalnie, to jednak ekonomię studiowałem, ponieważ mój ojciec był profesorem ekonomii i rzadki, nie mam dzisiaj przykład za komuny, że Adama Smitha przeczytałem w liceum. Nawet w gruncie rzeczy, no, w pewnym sensie to te studia moje wyprzedziły nieco studia teologiczne, które zresztą też świadkuje zapóźnienia, bo zacząłem od fizyki i tam dopiero tak się zmieniłem prawo. Wynika z tego, co mówię też, że jestem raczej teoretykiem niż praktykiem. To może niezbyt dobrze, ale mimo że teoria musi się wydawać odległa od praktyki, to jednak ona ma przełożenie praktyczne, chociaż niekoniecznie w tej samej osobie. To rzadko kiedy ktoś jest jednocześnie, powiedzmy, profesorem ekonomii i biznesmenem. Ale już po ojcu może być. Zobaczymy, co moje synkowie zdziałają. Na razie Państwo tu poczęstują taką ciekawostką właśnie z tej dziedziny. Mianowicie, nie wiem, czy Państwo wiedzą, kto uchodzi za najbogatszego Polaka. Ale nie chodzi o tych panów z listy w Tchowsku. Ponieważ najbogatszym Polakiem jest przypuszczalnie francuski miliarder, który nazywa się Zaleski. Otóż stryja pana Zaleskiego był profesor ekonomii, który zajmował się zresztą zagadnieniami takimi właśnie moralno-psychologicznymi. A ojciec jego był krytykiem literackim, jeszcze gorzej. Ale, proszę Państwa, okazuje się, że to, co u jednego człowieka daje wynik właśnie w jakiejś sferze teorii, u drugiego może dać i to bardzo dostrzegalny wynik w sferze praktyki. Czyli myślę, że my w takim sensie współpracujemy, to znaczy to, co się, to co mówi, powiedzmy, teoretyk może być przez praktyka w jakimś stopniu wykorzystane, czy to w sferze politycznej, czy też czysto praktycznego. To, że jestem w stanie się tym zająć, to jakoś udokumentowałem, ponieważ w sumie już mam za sobą 4 książki, które dotyczą tematyki moralno-społecznej. Taki trochę dawniejszy zbiór artykułów, zresztą bardzo mieszany w charakterze, tam jest zresztą większość o tematyce religijnej, nazywa się Wiara, Cywilizacja, Polityka.
Potem poszła z biblioteki w wydawnictwie Fronda książka w ustroju biurokratycznym.